Pewnie dużo osób myślało, że nie będzie już tego, że coś się stanęło, ale słuchajcie, w końcu mam naprawioną grę. Wy mordy moje, Hunter Base z tej strony, witam was, wy wiecie już co to jest. To jest, słuchajcie, GTA Online. No na chwilę obecną, widzicie, troszeczkę się zmieniło, ponieważ no w końcu już jest jakoś ogarnięte wszystko. Ja sobie szybciutko, powiem wam tak. Kupiłem na nowo grę. Starego konta się pozbyłem. Stare konto jest kompletnie wykasowane, nic na nim nie ma na chwilę obecną. Ja oczywiście postaram się tutaj założyć jakąś ekipę, żebyśmy mieli jakąś ekipę, słuchajcie. Postaram się również, aby jakoś tam pozdobywać te wszystkie rzeczy, które powinienem zdobyć, tak, po kolei. Żeby mieć to wszystko. Tu jak widzicie, no wszystkie nowe, a tak naprawdę rzeczy będę miał po kolei, będę robił od nowa wszystko. Muszę uciec z policji. Tylko jeszcze z radia nie mam ogarniętego, żeby sobie wyłączać samemu. Ale ja to ogarnę, ja to ogarnę. Mój stan psychiczny się pogarsza. Proszę bardzo, mogę sobie włączyć dwa różne rodzaje światła, nawet nie wiedziałem o tym. Słuchajcie, dzisiaj rozpoczynamy nasz... Co to za żule tam są? Muszę uciec, słuchajcie, bo jestem ogólnie jeszcze na wszystkich tych początkowych misjach, to wam powiem. Bo mówię, straciłem konto. Wiecie, w momencie kiedy ja miałem ogólnie problemy z moim kontem, w sensie takim, że nie mogłem w ogóle wejść na żadną sesję publiczną, znaczy wcześniej tam jak w ogóle nie mogłem się zalogować na swoje konto, to było śmieszne. Nie mogłem kompletnie nic na nim zrobić. Na chwilę obecną po prostu pozbyłem się tego konta, mam drugie, nowe. Kupiłem sobie po prostu na nowo GTA, tak, i musiałem to zrobić, ale teraz przynajmniej wiem, że będę mógł sobie pograć, czy nawet na live'ach, czy poza live'ami, bo bardzo bym też chciał sobie po prostu pograć, tak, po prostu, żeby sobie pograć. Proszę bardzo, backkickside flipa w tym robię momencie. Elegancki backkickside flip. I słuchajcie, ja sobie odzyskam te wszystkie pieniążki, spokojnie, aż teraz nie będę miał takiego ciśnienia jak wcześniej. Już wiem, z czym się je mniej więcej, poznałem wszystko na luzaku, jak będzie. Oczywiście dalej będę zbierał pieniążki, ale nie będę już teraz tak mocno spinał dupki o zdobywanie pieniędzy. Tylko bardziej będę nastawiony na fan, tak? Jeżeli będziemy coś robili, to jeżeli już tam mówiłem, że będziemy odpieprzali coś, czy jakieś misje, to będę po prostu starał się odpieprzać razem ze wszystkim, bo mówię, byłem spięty, bo chciałem nadgonić wszystko. I chciałem po prostu poznać jak najszybciej ten świat, żeby później móc się zacząć bawić. I dlatego też byłem taki troszeczkę spięty na tych streamach. Starałem się nie być aż tak spięty do końca, ale jednak ja jestem osobą, dla której też są bardzo ważne statystyki w grach i chciałem po prostu jak najszybciej po prostu ogarnąć, słuchajcie, wszystko. Wybierz listę akcji. Aha, lista akcji. Dobra, udaj się do sklepu. W porządku. Teraz sobie będę, słuchajcie, robił na nowo te misje wszystkie. Znaczy, nie będę robił tych misji ogólnie na odcinkach, tak? To też sobie, żebyście wiedzieli. Ale pojawią się w końcu jakieś, myślę, materiały z Pawełem, z Mardejem, z Adamkiem, myślę, też coś się pojawi. W końcu mam GTA, które jest sprawne, na którym nie wywala mnie co chwilę z sesji publicznej, że jestem sam na niej. Tu akurat jakieś friendly session widzę, bo mało osób i ogólnie wszyscy sobie ogarniają wszystko, nikt nikomu nie przeszkadza, także dosyć fajnie tutaj. No tak się zdarzyło, tak się zdarzyło, tak się uderzyło. No co poradzisz, co zrobisz jak nic nie zrobisz, panie, no. Tak to bywa i tak to się żyje na tej wsi, słuchajcie. Statystyki ogólnie mojej postaci, mogę to jakoś pokazać? Mogę. Pozmniejszałem sobie kompletnie, jak widzicie. Pojemność pozdałem tylko, pilotaż, prowadzenie pojazdów na minimum. Czekajcie, bo mnie tutaj dzwonił na ten... O, dobra, odwróciłem drugą stroną. Telefona, o. Twoje zadanie przekazane z Secure Server jako rekomendacja do programu ochrony VIP, że zajesz się jako VIP, otrzymasz możliwość rekrutacji.
agentów ochrony, którzy podejmą się każdego zadania. O, super, dobra. Pierwszym naszym zadaniem ogólnie takim poza jest tam samouczkiem, tak, bo chciałem szybko samouczek sobie ogarnąć, jest napad na sklep. Napaść na sklep można na dwa sposoby. Pierwszy sposób to po prostu wymierzyć bronią w sprzedawcę, a drugim to po prostu, żeby go zabić i samemu sobie wziąć. Ten sposób, który ja prezentuję na chwilę obecną, jest po prostu szybszy. Co prawda, jeżeli zrobimy napad taki właśnie, to otrzymujemy 3 gwiazdki. No i to jest tam malutki dosyć problem, żeby uciec. Ogólnie można też tak zrobić po prostu, że... Ole, zwrotne auto. Dobra, mam helikopter na sobie. Troszeczkę niefajnie. Ja na pewno. Zesrajcie się i pierdnijcie, jeżeli myślicie, że ja zatrzymam auto. Jadę dalej. Na chwilę obecną moje umiejętności jazdy samochodem są przekoszmarne, to od razu wam powiem. Także tu będzie bardzo ciężko mi uciec, myślę. Aczkolwiek no zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Ha, ha, a cię załatwiłem. Jedna policja, ojejku, nie tak. Jedna policja przeszkodziła drugiej, super. Nie przyjadą chyba tutaj. No to ja sobie pojadę tędy. Tutaj za mną też się wtrynią chyba. Tak, też jadą tędy. Aczkolwiek, no delikatnie mówiąc, troszkę im już uciekłem. Dobra. Nikt mnie na chwilę obecną nie widzi tutaj. O, tam jakieś auto jest. Czy ten gościu będzie chciał mnie zabić? Dobra. Uciekłem. Także całkiem spoko. Mogę się dzielić z innymi graczami pieniędzmi, a to spoko, fajnie, fajnie. To wykonałem zadanie, Lamar na razie do mnie nie dzwoni. A ja po prostu pójdę sobie do Ammunition dokupić jakieś tam podstawowe rzeczy. Mam zamiar właśnie, słuchajcie, co chwilę ogarniać sobie nowe rzeczy. Witam. Kamizelki na razie nie będę kupował, ale skupię się, słuchajcie, na właśnie... O, widzicie, to już pistolety mogę sobie kupić, kolejne. Co prawda nie mogę kupić tego pistoletu, ale mam ten zwykły. Nie, no, tutaj to kompletnie mi nie leży. Różowy kolor jest od poziomu 50, no trudno. Taki dziwny styl chodzenia mam. Nie, normalny jest, dobra. O, Simeon dzwoni. Hello, my friend Lamar told me to call you. He said you were something of a big shot, only with a very inadequate sense of style. Maybe you should improve yourself with a fine car. I've got a friend at Los Santos Customs who can help you out, for sure. Udaj się do Los Santos Customs, dobra. W takim razie udajmy się. To jest tutaj chyba. A widzicie, akurat jestem blisko, to... To fajnie, mogę sobie podjechać. Zawsze na nich sobie powiedzieć, że za każdym razem, gdy opuścisz pojazd, na twoim radarze pojawi się znacznik. O. Spoko opcja. Wykupić można ubezpieczenie pojazdu, dobra. Dean Cabrista w ogóle jakimś samochodem jeżdży śmiesznym. No, ale ogólnie słuchajcie, właśnie chodzi o to, że będzie seryjka, tak, będą powrócą normalnie już live'y, gdzie będziemy sobie grali w różne właśnie różne tryby adwersarza, czy jakieś napady będą, czy coś.
to właśnie będę chciał się tym zająć na live'ach. Naprawmy sobie pojazd na początek. Tutaj nie mogę nic robić, dziękuję ślicznie. Nie, tutaj nie chcę takiego czegoś. No i mogę sobie nadajnik, tak, zrobić czy coś. Powiedzmy, że to jest auto, które chcę na początek. Jak mogę wybrać, że to jest gotowe wszystko? No bo nie chcę już nic innego. A, przemaluj swój pojazd, dobra. Lakierowanie, kolor podstawowy, jakiś chrom. Nie, klasyczny, o. Oczywiście coś różowego. Nie ma. Tu jest gorący róż. No dobra, no to jeżeli nie mogę, no to wezmę sobie ten fiolet, nie? Zawsze sobie brałem jasny fiolet, o. Spoko, może być. Czyli mogłem mieć tak naprawdę każde auto, jakie tylko chciałem, a wybrałem takie. No troszeczkę nie przemyślałem tego, no ale trudno. No zapomniałem, najzwyczajniej w świecie zapomniałem. I ja sobie ogólnie na początku zajmę się kradzieżą pojazdów dla Simeona, tak jak będę sobie sam grał czy coś. Jeżeli nie będzie ogólnie jakichś tam podwójnych... Bo widzicie, żadnych na razie nie widzę misji dla siebie. Trochę szkoda. Bo chciałem coś pograć sobie. Za pomocą menu interakcji możesz wyzwać. Tak, tak, to będę musiał sobie przypominać ludziska dużo rzeczy właśnie. Ale chciałbym tylko zobaczyć, jaka jest kolejna misja tam ewentualnie, czy coś takiego. Żebym wiedział, co mogę, a czego nie mogę teraz. Dobra, udajmy się do Cypress Flats. Tu oczywiście wiadomości się pozbędę. To jedziemy, ludziska, jedziemy, jedziemy. Ja tam oczywiście też sobie później kupię Elegy i z powrotem te różowe, co miałem, bo to różowe Elegy to jest podstawa u mnie. Jak najbardziej. No i słuchajcie, mam nadzieję, że teraz już problemów nie będzie z GTA, bo już naprawdę po raz kolejny to nie chcę kupować gry nowej. No myślę, że teraz będzie w porządku i teraz będę mógł sobie już pograć, porobić jakieś live'y, będę mógł normalnie dołączyć sobie do sesji publicznej. A, wiem, o co chodzi z tym. Tu się będziemy strzelali, ludziska. Z inną drużyną. No ja troszeczkę mam już doświadczenia w tej grze, także mam nadzieję, że aż tak tragicznie to mi teraz nie pójdzie za pierwszym razem. To jest tylko takie tam przedstawienie właśnie, co to jest, nie? Że tutaj są właśnie takie tryby są, nie? Tutaj są, można pograć śmiało, napierdzielać się, a wybijać na moje Instagramy i fanpage, bo to bardzo ważne jest w tym wszystkim. No, dokładnie. No proszę, szybciej. Ostatnia drużyna wygrywa, spoko. Ja za pierwszym razem pamiętam, że jak to grałem, to wygrałem. To ja rąbałem to na live jeszcze jest. Bo to było na live 12-godzinnym. To ja takie heady rąbałem tutaj normalnie, że głowa ma, słuchajcie. Czy nie rąbałem headów, bo nie wiedziałem, jak się strzela. Aczkolwiek no jestem teraz cozy w tę grę, no po prostu. I te snapchaty to też tam patrzcie, nie? Bo to ważne jest, słuchajcie.
Mówię wam, no kozak jest, po prostu jest kozak. Jest pobieranie. Proszę mi wyłączyć radio. To zaproś graczy, wszyscy bieżącej sesji, lecimy, słuchajcie. Ewentualnie jakby gościu wystartował, to by było całkiem spoko. Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Czekajcie, może mu napiszemy. You can start. O, je, yeah, dobra, poszło. Uruchamianie sesji, czyli będzie 1 na 1. Stają na siebie tysiaka. O mój Boże. Stawiasz coś na siebie, czy nie? Lecimy, słuchajcie. Na pistolety będzie walka? To spoko. To lubię. Ma dostęp do lepszej broni w sumie. Chociaż nie, czekaj, ja pompkę pierwszy zgarnę. A nie, to jest coś innego. Tam się kamizelka pojawiła. O, tu jest przejście jakieś takie na szybko. Ty, nie ogarnia życia. O, na górę weszło. Czekaj. Dziękuję. Jednak tak ogarnia trochę. Tak trochę, trochę ogarnowszy było, no. Ja postawiłem na siebie tysiaka, co prawda mogłem przegrać, ale... Wszedł dobry hejdzik i... Po prostu, no panie. Co ja poradzę, no mogę być nazwany cheaterem czy coś. Podobała mi się ogólnie gra, całkiem spoko było, 1500 zarobiłem. Co prawda szkoda tylko do jednego, no ale... Widocznie nie chciała większego upokorzenia, także... Także szanuję. Słuchajcie, ja będę kończył ten odcinek, bo to jest taki króciutki na niedzielę, żebyście wiedzieli o tym, że będą dalej live'y, że nie porzuciłem tego, po prostu nie miałem możliwości, bo miałem zepsutą grę. Ale pozbyłem się starej gry, usunąłem, pobrałem na nowo, kupiłem i wszystko git, teraz działa, nowe konto. Utworzę ekipę, też wam powiem o tym w odcinku osobnym, także będzie spoko. I co, i serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie, to było na tyle. Kolejny odcinek z GTA, myślę, że już będzie za tydzień. Myślę, że o tej samej porze, albo ewentualnie w środę będę robił odcinki. Jeszcze zobaczymy to wszystko, jak to będzie wyglądało. Ja się z wami żegnam do następnego i trzymajcie się, yo!